Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Puls Górowa, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, jest pan dzisiaj z wizytą w Górowie Iławeckim. Jak wrażenia z tej dzisiejszej wizyty? Bardzo się cieszę, dlatego że akurat jeżeli chodzi o ten obszar Górowa Iławeckiego, to praktycznie był mi nieznany, zarówno szpital rehabilitacyjny, jak i Stowarzyszenie Barka. To jest naprawdę wspaniała sprawa, że na tak wysokim poziomie można prowadzić i usługi rehabilitacyjne, i opiekę właśnie dzienną osób potrzebujących, wykluczonych, często samotnych. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że w tak doskonałych warunkach można pomagać ludziom. No, dziękuję za te miłe słowa. Panie marszałku, jak pan widzi, postrzega Górowo w kontekście nawet chociażby sieci Citaslow, w którym Górowo, jak wiadomo, jest od kilku lat i też zaczęło korzystać z tych środków. Między innymi teraz zaczęto modernizować wokół stawu garncarskiego, budować w zasadzie ścieżki w kierunku uzdrowiska też. Faktycznie, to też robi wrażenie i taki znak zapytania, co się dzieje inwestycyjnie w centrum miasta, naprzeciwko szpitala. Duży staw, można powiedzieć, jeziorko, jest pięknie rekultywowane, zagospodarowywane, z taką już wyłaniającą się infrastrukturą tradycyjną, z możliwością użytkowania i spacerowego, i rekreacyjnego dla mieszkańców, gości, rehabilitantów. To jest wymiar dobrej aktywności tutaj władz samorządowych, pana burmistrza, bo miasto zapisało się do sieci miast Citaslow, a jak się okazało, warto było, bo w tym okresie programowania jest około 50 milionów euro do podziału na tą sieć i można prowadzić takie inwestycje, gdzie w innych samorządach, w innych miastach są one niemożliwe, dlatego że wymogi unijne właśnie powodują taką sytuację, gdzie trzeba być stowarzyszonym, trzeba mieć strategię, trzeba mieć pomysł na rozwój, na po prostu wykorzystanie środków unijnych. I tutaj wyraźnie widać, że w Górowie Iławeckim, w obrębie Stowarzyszenia Miast Citaslow, te inwestycje przebiegają z pożytkiem dla mieszkańców, dla gości, dla wizerunku miasta, dla wizerunku regionu Warmii i Mazur. Serdecznie dziękuję za tę aktywność. No, widać to większe wykorzystanie też środków europejskich, jak pan widzi, na terenie województwa, bo to nabrało to też przyspieszenia, no ale musimy wykorzystywać te środki. No, zdecydowanie widzimy, co się dzieje na zewnątrz, w obrębie Unii Europejskiej. Tych pieniędzy ma być mniej, pewnie będą jeszcze trudniejsze. Polska też nie jest tam na pierwszym planie, miejscu do zabezpieczenia tych pieniędzy, więc korzystajmy z tego, co nam się udało już wcześniej wywalczyć, zakontraktować. Pieniądze są trudne, ale teraz intensyfikacja zdobywania tych pieniędzy jest bardzo wyraźna. Beneficjenci już się nauczyli pisać wnioski, wiedzą, że no, chcielibyśmy może łatwiej, ale Unia takie wymogi pokazała i trzeba je spełnić, więc dynamika jest duża. Zbliżamy się do 45% kontraktacji. To jest ponad 3 miliardy złotych już podpisanych umów. Certyfikacja i płatność jest mniejsza, bo to jest poziom 8,5, trochę ponad 9%, ale w stosunku do wymiaru krajowego to parę punktów, 2,5 punkta może mniej jak średnia krajowa. Jeżeli jest duża kontraktacja, to nastąpi płatność i certyfikacja. Analizujemy 2018 rok, to jest rok, gdzie Unia będzie oceniała wdrażanie. I z tego wynika, że praktycznie w zasadzie wszystkie normy, wszystkie wskaźniki powinniśmy osiągnąć i spełnić ten warunek, aby uzyskać 6% rezerwy wykonania na każdą oś, więc nie ma obaw, żebyśmy stracili pieniądze po 2018 roku. Natomiast potrzeba jest dalszej intensyfikacji, potrzeba jest aktywności beneficjenckiej, bo
bez beneficjentów to my tych środków po prostu w regionie nie zostawimy. No tego życzymy, żeby Warmia i Mazury też się rozwijały, oprócz świeżego i czystego powietrza i pięknych lasów, jezior, żeby nasz region szedł do przodu i żeby tych naszych mieszkańców nie ubywało, bo wiadomo, młodzi ludzie za tą pracą często uciekają do dużych miast. To jest bardzo potrzebne. Potrzebny nam jest i rozwój, i dbanie o naturę, i to piękno, ale potrzebny jest też ten czynnik gospodarczy. Nowe, dobrze opłacane miejsca pracy, bo faktycznie zależy nam na tym, żeby młodzież zostawała w regionie, żeby zakładała tutaj rodziny i żeby po prostu widziała przyszłość w regionie Warmii i Mazur, nie wyjeżdżała w Polskę, nie wyjeżdżała za granicę, a żeby tak było, trzeba stworzyć warunki do dobrej, godziwej, dobrze opłacanej pracy i tutaj potrzebny jest rozwój nowych firm, biznesów, tak żeby ta podaż na rynku pracy była kusząca dla przecież naszych absolwentów, naszych mieszkańców, naszej młodzieży. Także to jest nasza idea dalszego rozwoju województwa. Oby tak było. Życzymy wszystkiego dobrego, żeby te plany się spełniły. Dziękuję za wizytę w naszym studio i za wizytę w Górowie. Dziękuję serdecznie. Jestem pod wrażeniem właśnie tutaj Państwa pracy, pracy całego zespołu szpitala rehabilitacyjnego, no i oczywiście samorządu, bo to wszystko wygląda na dobrą korelację, dobre współdziałanie i oby tak dalej, to mieszkańcy z pewnością będą czuli się w jakiś sposób pod dobrą opieką samorządów, pod dobrą opieką instytucji, a przecież o to chodzi, żeby wszyscy w sposób wzajemny i wspierali się i byli odpowiedzialni w swoich zadaniach, poprawiali wszystko to, co na co dzień jest potrzebne do życia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia. To jest naprawdę wspaniała sprawa, że na tak wysokim poziomie można prowadzić i usługi rehabilitacyjne, i opiekę właśnie dzienną. Duży staw, można powiedzieć, jeziorko jest pięknie rekultywowane, zagospodarowywane, z taką już wyłaniającą się infrastrukturą tradycyjną. W tym okresie programowania jest około 50 milionów euro do podziału na tą sieć.